Podczas targów IFAT na stoisku grupy przemysłowej Ekoton Prodeco Ełk odbyło się pierwsze od 50 lat istnienia targów oficjalne spotkanie przedstawicieli polskiej branży wodkan. W spotkaniu wzięli udział senator Rzeczypospolitej Małgorzata Kopiczko, konsul RP w Monachium Andrzej Osiak, a także obecni na targach liczni przedstawiciele polskich firm. Wśród aktualnych omawianych przez nich zagadnień znalazły się nowoczesne technologie w dziedzinie oczyszczania ścieków oraz odwadniania osadów, problemy finansowania, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, nowości w przepisach prawnych. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w prezentacji polskich firm tutaj na targach w Monachium. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy przyjechali tutaj, aby nawiązywać nowe kontakty, powrócą do Polski z całym portfelem nowych zamówień. Firmy polskie dzisiaj spotkały się tutaj na stoisku firmy Prodeco Ełk, wymieniły swoje spostrzeżenia, również mówiły o swoich nowoczesnych technologiach i o produkcji. I to świadczy o wielkim rozwoju tej branży. Prodeco Ełk w składzie grupy kompanii Ekoton Industrial Group jest producentem urządzeń do oczyszczania ścieków. Przyjmujemy uczestnictwo w targach w Monachiumie już czwarty raz. Bardzo zadowoleni z tych targów, które dają możliwość rozwoju firmy, dają możliwość spotkań z stałymi i nowymi klientami, dla których możemy zaproponować nasze urządzenia.